Kinga Kuczek, witam Państwa serdecznie w kolejnym wydaniu Miejskiego Programu Informacyjnego. Przed Państwem skrót informacji, jakie przygotowaliśmy w tym tygodniu. Pierwsza sesja Rady Miasta. Relacja z Rybnickiego Bożego Narodzenia i kolędowania. Oraz turniej koszykówki zunifikowanej. Nowym prezydentem Rybnika już oficjalnie jest Piotr Kuczera. Dokładnie w poniedziałek 8 grudnia podczas sesji Rady Miasta złożył uroczyste ślubowanie. Obejmując urząd prezydenta miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg. Nowo zaprzysiężony prezydent przedstawił priorytety swoich działań na rozpoczynającą się kadencję. Zwrócił uwagę na potrzebę podjęcia próby rozwiązywania problemów związanych z ekologią, z infrastrukturą drogową, mieszkalnictwem, zapleczem do spędzania wolnego czasu rybniczan, a także na rozwój kultury i sportu w mieście. Zatem jest moją ambicją, by wraz z grupą moich najbliższych współpracowników oraz wszystkich pracowników rybnickiego magistratu, jednostek pomocniczych oraz wszystkich radnych miasta gotowych na twórczą rozmowę w mieście czynić Rybnik jeszcze bliższy mieszkańcom. Prezydent zaprosił do współpracy wszystkich radnych, a także podziękował dwóm swoim poprzednikom, prezydentowi Józefowi Makoszowi i prezydentowi Adamowi Fudalemu. Poniedziałek, 1 grudnia, punktualnie o godzinie 16 rozpoczęła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miasta Rybnika. Układ sił w nowej Radzie przedstawia się następująco. 10 mandatów należy do bloku samorządowego Rybnik, 8 do Prawa i Sprawiedliwości, 6 mandatów do Platformy Obywatelskiej, a 1 do Forum Obywateli Rybnika. Podczas sesji 22 radnych otrzymało zaświadczenie o wyborze, a następnie każdy z nich złożył uroczyste ślubowanie. Następnie przystąpiono do prac związanych z wyborem przewodniczącego Rady Miasta. W głosowaniu tajnym na szefa Rady Miasta wybrano Łukasza Dwornika z Prawa i Sprawiedliwości. Cóż można powiedzieć, no nie ukrywam, że decyzja o wyborze mnie na przewodniczącego Rady też była pewnego rodzaju zaskoczeniem, ale zaskoczeniem oczywiście w sensie pozytywnym. Za jego kandydaturą głosowało 15 osób, natomiast 7 osób głosowało przeciw. Na dzień dzisiejszy jestem doradcą pana eurodeputowanego Bolesława Piechy. Kilkuletnie doświadczenie w pracach w Centrali Funduszu w Warszawie, kilkuletnie doświadczenie w charakterze doradcy pana ministra Zbigniewa Religii, w związku z tym była to praca w Ministerstwie Zdrowia i generalnie jeszcze kilkuletnie doświadczenie na poziomie pracy Rybnickiej Delegatury Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Nowy przewodniczący Rady Miasta Rybnika podziękował pełniącemu dotychczas tę funkcję Andrzejowi Wojaczkowi. Tysiące migających lampek, ogromna choinka, a wokół mnóstwo stoisk bożonarodzeniowych. W Mikołajki rybnicki rynek zmienił się nie do poznania. 6 grudnia bowiem rozpoczęła się 6. edycja Rybnickiego Bożego Narodzenia i kolędowania. Dziękuję, jest fantastycznie. Dziękuję bardzo za taką imprezę. Z okazji swojego święta do Rybnika zawitał sam święty Mikołaj, który zafundował rybniczanom sporą dawkę dobrej muzyki i świetnej zabawy. Byłam grzeczna, święty Mikołaju, a tobie jak się podoba w Rybniku? W Rybniku ogólnie bardzo mi się podoba, trochę zimno, ale taką mamy klimat, taka pora roku. A dzieci w tym roku były grzeczne? O, wszystkie dzieci były grzeczne. Rózgi to już dawno, dawno, dawno temu nikomu nie dałem. Nie, jakieś takie dzieci teraz te ugrzecznione, takie spokojne, w ogóle nie rozrabiają. Największą mikołajkową atrakcją okazała się zagroda z żywym reniferem. Nie brakowało też atrakcji muzycznych. Najpierw na scenie wystąpiło trio kameralne Uniwersytetu III wieku z Rybnika. Mikołajki, ulicami miasta na czele z Elfem i Panią Śnieżynką przeszła też bajkowa parada. Towarzyszyła jej jak co roku Elfia Orkiestra.
Wszystkich zebranych na rybnickim rynku gości przywitali Adam Fudali i Piotr Kuczera. Spotykamy się z mieszkańcami, a tu dzisiaj szczególnie z dziećmi. No i czekamy na świętego Mikołaja, żeby przyniósł cały worek prezentów do wszystkich rybniczan, a szczególnie do dzieci. Ja tutaj, korzystając z okazji, że mogę się zwrócić bezpośrednio do rybniczan, chciałem życzyć zdrowych, spokojnych, błogosławionych świąt, szczęśliwego Nowego Roku, a wszystkim dzieciom, jeżeli jeszcze zdążymy, masę prezentów na Dzień Świętego Mikołaja. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Tak, twierdzę, że to bardzo ciepła i radosna tradycja, na pewno będzie kontynuowane. Być może będziemy chcieli bardziej jakby deptak przygotować do tego, by tamte imprezy się odbywały, ale myślę, że ciąg, bazylika, rynek to będzie miejsce świętowania w okresie grudnia dla rybniczan. A później rybnicką sceną zawładnął zespół 6x6. Na sam koniec wszystkich zebranych rozgrzewała Majka Jeżowska. Imprezie towarzyszyły mikołajkowe animacje dla dzieci. Pani Śnieżynka przygotowała mnóstwo atrakcji dla najmłodszych, m.in. generatory baniek mydlanych oraz wytwórnice dymu zapachowego. Słowem, naprawdę wiele się działo. Bajkowe postaci były bardzo ładne. Podobały mi się jako dorosłej też. Jesteśmy bardzo zadowoleni z imprezy. Co można było zobaczyć m.in.? Elfy. Elfy, jak grały, postacie z bajek, orkiestra była. Bardzo ładnie. Kolejne świąteczne atrakcje zaplanowano na 13 grudnia. Wtedy też na rybnickim rynku wystąpią Dobre Anioły z Radlina i Anna Kostrzewska. Będzie też można zobaczyć pokazy samoobrony, a także szopkę bożonarodzeniową z żywymi zwierzętami. 20 grudnia natomiast gwiazdą rybnickiego Bożego Narodzenia i kolędowania będzie zespół Pektus. Wtedy też będzie miała miejsce wigilijka z mieszkańcami. Podczas rybnickiego Bożego Narodzenia i kolędowania mają też miejsce dni otwarte NGO. Święty Mikołaju, a za rok znowu przyjedziesz? No oczywiście, do wszystkich grzecznych dzieci. Już po raz 13 w Rybniku ruszyła akcja Czapka Świętego Mikołaja. Jej organizatorem jest Młodzieżowa Rada Miasta Rybnika. Jak co roku młodzież zainaugurowała akcję na rybnickim rynku. To właśnie tutaj młodzi ludzie zatańczyli w rytm Harlem Shake i I Love Rock and Roll. W Rybniku nie brakuje rodzin, które nie myślą o tym, co włożyć do skarpety świętego Mikołaja, ale o tym, czy będą miały cokolwiek włożyć do garnka. Z myślą o najbardziej potrzebujących mieszkańcach rybnicka młodzież dzień w dzień stara się im pomóc. Zbliżają się święta i po prostu nie każdego stać na prezenty czy też inne potrzeby. No i dlatego zbieramy po raz 13 już pieniądze czy też jedzenie, artykuły spożywcze, żeby po prostu pomóc tym osobom spędzić miło święta, bo nie każdego na to stać po prostu. Celem tej akcji jest zbieranie artykułów spożywczych i pieniędzy dla dzieci i osób potrzebujących, żeby w jakiś sposób umilić im te święta. Akcja Czapka Świętego Mikołaja będzie prowadzona na terenie dwóch rybnickich sklepów do 19 grudnia. Jeśli chodzi o sam przebieg akcji, realizujemy ją na terenie Fokusa, młodzież stoi przed Almą, i na terenie hipermarketu Real, gdzie zbieramy zarówno towary takie o długim terminie przydatności, ale też przybory szkolne, zabawki. I oczywiście młodzież jest wyposażona w puszki, do których zbieramy środki finansowe, przeznaczone w późniejszym czasie na zakup niezbędnych towarów. Wszystkie zebrane podczas akcji rzeczy i pieniądze jeszcze przed świętami trafią do rybnickich rodzin. Paczki są rozważone dla rodzin potrzebujących z terenu miasta Rybnika. Taką listę otrzymujemy dzięki współpracy z kuratorami społecznymi. To są osoby często w trudnej sytuacji finansowej. Święta coraz bliżej, coraz mniej czasu jednak do tego, aby przyłączyć się do akcji. Koszykówka jako sport drużynowy doskonale nadaje się do integracji osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi. Okazję do takiej właśnie integracji mieli uczestnicy 12 Regionalnego Turnieju Koszykówki Zunifikowanej i 17 Regionalnego Turnieju Koszykówki Olimpiad Specjalnych. Te miały bowiem miejsce w hali sportowej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku.
Jest to bardzo dobra idea, uważam, bawię się w to 12 lat w tych olimpiadach i widzę, że są i postępy wśród uczniów, oni chętnie biorą udział w zajęciach, wjeżdżają na zawody, rywalizują. Jest to dla nich coś nowego. Opinie trenera podzielają wolontariusze, chętnie biorący udział w każdej edycji imprezy. Ja myślę, że to jest super, naprawdę, bo pomaga nam tu się zintegrować z tymi ludźmi. Jest nam naprawdę, uczy nas takiego szacunku do tych ludzi, naprawdę jest super. Dzięki atmosferze panującej na zawodach i żywemu dopingowi, uczestnicy zawodów doskonale bawili się i chętnie chwalili swoimi dotychczasowymi osiągnięciami. Zdobyliśmy już 2 razy złoty medal, brązowy 2 razy. I srebrny. Zawodnicy mają okazję powtórzyć swój sukces w kolejnej edycji turnieju, a ten już za rok. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym wydaniu Miejskiego Programu Informacyjnego. Życzę miłego tygodnia. Do zobaczenia.